Dzień dobry. Z lekkim opóźnieniem, ale jesteśmy, jak mówi stare powiedzenie. Co prawda możemy połączyć się z Księżycem, ale może najpierw połączmy się z Katowicami. Dziś z Katowicami nie będziemy się łączyć, ale witam Państwa bardzo serdecznie w programie Michał Rachoń. Jedziemy. Z nami są dzisiaj. Witam serdecznie. Cezarego Krzysztopę, dzień dobry, jest z nami Jacek Liziniewicz, dzień dobry, jest z nami Jacek Wrona, witam Was panowie bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, za nami pierwszy dzień posiedzenia Sejmu, pierwszego takiego posiedzenia w historii Polski, w polskim Sejmie, powinno zasiadać 460 posłów. W tym posiedzeniu nie brało udziału dwóch posłów, którzy znaleźli się w zakładach karnych. Znaleźli się w tych zakładach karnych ze względu na to, że przez od 2008 roku prowadzone było postępowanie karne. Postępowanie karne, które związane było z operacją specjalną, jaką prowadziło Centralne Biuro Antykorupcyjne, którego szefami w 2007 roku byli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Ci dwaj ludzie wówczas zrealizowali operację specjalną po tym, jak dowiedzieli się od swoich źródeł, że po Polsce krążą ludzie, którzy opowiadają, a rządziło wówczas Prawo i Sprawiedliwość w koalicji z partią Samoobrona i Liga Polskich Rodzin, że są w stanie za pieniądze odrolnić dowolną działkę w Polsce. Kiedy dowiedzieli się o tym funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zgodnie z ustawą, która weszła wówczas w życie, postanowili przeprowadzić operację specjalną. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało wówczas właśnie po to, żeby korupcję móc zwalczać nowoczesnymi metodami, w tym takimi metodami, z jakich korzysta na przykład amerykańska FBI dla zwalczania najgroźniejszej przestępczości. To właśnie wtedy sądy i prokuratury podjęły decyzję o tym, żeby zezwolić na przeprowadzenie takiej operacji. W jej ramach zostali wysłani oficerowie pod przykryciem, którzy udawali biznesmenów, którzy mieli skontaktować się z tymi właśnie ludźmi i zaoferować działkę do odrolnienia. Aby długą historię skrócić, doszło w efekcie trwających działań do tego, że stworzone zostały fałszywe dokumenty, które miały uwiarygodnić historię o odrolnieniu działki, dokumenty, które sfałszowane zostały przez służbę specjalną w ramach operacji specjalnej, więc trudno mówić tu o fałszerstwie w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Takie dokumenty stworzone zostały po to, aby sprawdzić, czy łapówka, której żądają ci ludzie, zostanie faktycznie przyjęta i czy ci ludzie faktycznie popełnią przestępstwo korupcyjne. Cała operacja zakończyła się tym, że dosłownie na kilka godzin przed przekazaniem pieniędzy, kwoty 3 milionów złotych bezpośrednio do osoby, która załatwić miała to odrolnienie, odrolnieniem załatwiało się wówczas Ministerstwo Rolnictwa, nastąpił przeciek. Przeciek z najwyższych szczebli polskiej władzy. Ostatecznie postępowanie w tej sprawie zostało umorzone, ale w 2007 roku cała Polska poznała nagrania dokonane na 40. piętrze hotelu Marriott, w wyniku których dowiedzieliśmy się, że minister spraw wewnętrznych spotykał się z najbogatszym wówczas Polakiem, że rozmowy telefoniczne, jakie prowadzili między sobą minister spraw wewnętrznych, komendant główny policji, szef Centralnego Biura Śledczego i kilka innych osób, a w efekcie, jak twierdziła prokuratura, tych spotkań również posłowie całego łańcuszka partii Samoobrona, łącznie z tajnymi współpracownikami komunistycznej bezpieki, dotarli w godzinach porannych do ówczesnego wicepremiera i coś mu powiedzieli. Kiedy udało im się skontaktować z ówczesnym wicepremierem Andrzejem Lepperem, przeliczający w pokoju hotelowym pieniądze z łapówki, biznesmeni w cudzysłowie, którym towarzyszyli oficerowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, udający innych biznesmenów, nagle przerwali operację. Wyszli z pokoju i chcieli przerwać całą tę historię. Monitorujące tę sprawę CBA uznało, że nastąpił przeciek. Ten przeciek faktycznie nastąpił i faktycznie przestrzeżeni zostali ci, którzy chcieli łapówkę przyjąć. Po latach okazało się, że skazani zostali ci, którzy powoływali się w tych sprawach na wpływy, ale nie oni byli najważniejszymi z perspektywy
czasu więźniami w tej sprawie. Okazało się bowiem, że w wyniku trwającego wiele lat procesu sądy III RP uznały, że w tej sprawie do więzienia trafić powinni ci, którzy korupcję badali. Jak stwierdziły sądy, dlatego, że wśród wielu różnych elementów tajnej operacji specjalnej, która była prowadzona w tej kwestii, na jeden z podsłuchów Centralne Biuro Antykorupcyjne nie uzyskało prawidłowej zgody sądu. To trochę tak, jakby w trakcie pościgu policjantów za piratem drogowym, który zakończył się zatrzymaniem takiego pirata, jeden z policjantów albo dwóch policjantów, którzy znajdowali się w tym samochodzie, zostali ukarani za to, że nie zatrzymali się na zielonej strzałce oznaczającej możliwość skrętu w prawo. I właśnie z takich powodów w 2015 roku prezydent Andrzej Duda ogłosił akt łaski względem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, bo to oni byli wówczas szefami Centralnego Biura Antykorupcyjnego i to oni przez lata byli obiektem tych działań. Dziś obaj siedzą w więzieniu i trafili do niego w kilka tygodni po tym, jak polski premier, czy polskim premierem stał się ponownie Donald Tusk. To właśnie urzędnicy, ministrowie Donalda Tuska zdecydowali o tym, żeby wsadzić ich do więzień, pomimo aktu łaski prezydenta i pomimo decyzji Sądu Najwyższego, który stwierdził, że wygaszenie ich mandatów było nieprawidłowe. W polskim Sejmie tym samym nie ma dziś dwóch posłów, którzy wybrani zostali przez Polaków, którzy pełnią mandaty i zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego powinni te mandaty pełnić dalej. Ale mimo wszystko, pytani o to, politycy Platformy Obywatelskiej twierdzą, że żadnych więźniów politycznych w Polsce nie ma. Mówią to ci sami ludzie, którzy jeszcze dwa lata temu twierdzili, że więźniem politycznym w Polsce jest Sławomir Nowak, którego prokuratury dwóch państw, Ukrainy i Polski, oskarżają o przyjmowanie łapówek w kwotach tak dużych, że nie mieściły się w skrytkach, które stworzone zostały w mieszkaniu kupionym na słupa, o czym również przekonaliśmy się dzięki działaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ale czemu się temu dziwić, skoro postulatem politycznym władzy, która rządzi dziś w Polsce, jest likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W efekcie mamy to, co mamy i w efekcie takie zdjęcia, takie grafiki, jak to, czy jak ta pokazująca cele 339, staną się symbolem czasów, w których żyjemy. I między innymi o tym porozmawiamy dziś w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy. Do tej sprawy Jacka Wronę, bo pewien paradoks i pewna historia, która była przecież kanwą dziesiątek, jeśli nie setek hollywoodzkich filmów o policjantach, którzy trafiają do więzienia za ściganie przestępstw, to klasyczna kanwa, klasyczna opowieść hollywoodzka. No ale dziś mamy do czynienia z czymś więcej. Do więzienia trafiają ci, którzy ścigali przestępczość zorganizowaną, ścigają korupcję. Mam wrażenie przede wszystkim po to, żeby nikomu innemu nie przyszło do głowy, żeby takie działania w Polsce prowadzić. Jacek Wrona, emerytowany oficer policji. No tak, no to jest bardzo zły przykład, znaczy to jest bardzo zły sygnał, to jest wręcz przerażający sygnał, bo pamiętajmy, że to, co powtarzamy bardzo często, korupcja jest takim immanentną częścią systemu, nazwijmy to, wschodniego, systemu antydemokratycznego, systemu, nazwijmy to, bolszewickiego, który przez wiele lat, powiedzmy, w jakiś sposób tutaj królował na terenie Europy Wschodniej i Środkowej. I to jest wyraźny sygnał, że z powrotem skłaniamy się właśnie ku tym antywartościom, które tam funkcjonują. Zobaczcie państwo, jakie problemy ma z tym na przykład Ukraina, która jest obecnie w pełnej wojnie z Rosją, a mimo wszystko jedną z największych problemów oprócz tych militarnych to jest problem korupcji. Tak znaczny, że duża część państw no, w jakiś sposób czasami wstrzymuje różnego rodzaju pomoc, mając świadomość tego, że nierozwiązanie tego problemu no, prowadzi do tej patologii. Więc to jest nie tylko symboliczne uwięzienie dwóch tutaj szefów służb zwalczających korupcję, ale symboliczne jakby
aneks z powrotem na stronę wschodu, na stronę tych państw antydemokratycznych, tych państw kacykowych, gdzie kryszcze różnego rodzaju korupcja jest, tak jak mówię, jakby, no, jakby takim genem immanentnym, który tam funkcjonuje. Cezary Krzysztopa, ja pamiętam, państwo pamiętają z pewnością bardzo dobrze, że przez całe lata myśmy byli przekonywani, ja pamiętam nawet takie artykuły gazetowe, takie poważne debaty ludzi, którzy mówili, no trochę korupcji to takie jest oliwienie systemu gospodarki rynkowej. Pamiętam, bo wspomniał przed chwilą Jacek o, no, o tym jednak elemencie, jakim korupcja jest w państwach postkomunistycznych. Ja pamiętam swoją wizytę jako członek delegacji rządowej. Pracowałem wówczas w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, mniej więcej w tych czasach, o których mówimy. I w jednym z państw, które należało kiedyś do ZSRR, usłyszałem od przyjmujących nas gości z tamtejszego ministerstwa, że spotykamy się jako delegacja w restauracji należącej do rodziny ministra tamtego państwa, bo to jest dowód na to, że to państwo traktuje poważnie wizytę przybywającą z Polski. No, jak rozumiem, wiązało się to również z pewnymi gratyfikacjami i wypłatami dla tych, którzy w tej restauracji funkcjonowali, ale pamiętam, że mnie to zszokowało, ale gospodarze byli przekonani, że to jest wręcz pokazanie, no, że wszystko jest w porządku, że to minister osobiście w swojej własnej restauracji, choć przecież jest ministrem, a nie restauratorem, przyjmuje delegację innego państwa i wszystko jest w porządku. To jest, mam wrażenie, powrót jednak do rzeczywistości, no, od której mam wrażenie, że chcieliśmy wraz z 89 rokiem odejść na stałe, Cezary Krzysztopa. Generalnie można odnieść wrażenie, że my w 89 roku, chcąc uciec ze wschodu na zachód, dotarliśmy ostatecznie na ten zachód i z przerażeniem stwierdziliśmy, że na zachodzie mamy znowu wschód. I trzeba też, oczywiście przyjmując to, co Jacek Wrona mówi słusznie, zauważyć to, że przecież to takie super państwo, które proponuje nam się w tej chwili na zachodzie, co ma na nas takie wspaniałe wrażenie robić, bardzo się upodabnia do tych wschodnich satrapii, bo ono również jest zbudowane na korupcji. Najważniejsza osoba w Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, nie chce odpowiadać na pytania dotyczące trybu zakupu szczepionek przez Unię Europejską i to nie chce odpowiadać w sposób absolutnie bezczelny nawet parlamentowi europejskiemu, wtedy, kiedy ten usiłuje sprawę badać. Uważa, że ona jest poza kontrolą i wiecie co? Ona ma rację. Ten system jest tak skonstruowany, że Ursula von der Leyen może zrobić rzeczy, które można uznać za wstydliwe, a być może nawet karalne w wielu krajach, ale nie musi odpowiadać, ponieważ nie ma takiego prawa, które może ją do tego zmusić. Zresztą cały ten system jest zbudowany w jakimś sensie na różnych poziomach korupcji, bo to, w jaki sposób buduje się taką współczesną brukselską elitę urzędniczą, ale też no, w jakimś sensie taką władzę ustawodawczą niby tego nowego państwa, czyli Parlament Europejski, jest w jakimś sensie korumpowaniem lokalnych elit, które obsypane złotem mają przestać reprezentować interesy narodowe i stanowić taki zaczyn grupy, która ma interes powstaniu tego nowego państwa. I to, że dzisiaj mamy taką sytuację, że z jednej strony ci, którzy są podejrzewani o korupcję, trafiają z czasami bezpośrednio z aresztów do Parlamentu Europejskiego, a ci, którzy badali korupcję, ci, którzy zwalczali korupcję, trafiają do więzień, jest bardzo dramatyczną ilustracją tego, w jakim punkcie znaleźliśmy się dzisiaj w Polsce. I chciałbym jeszcze tylko powiedzieć państwu z Platformy Obywatelskiej, którzy usiłują porównywać sytuację żon Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego do sytuacji żon tych, którzy byli oskarżani o korupcję i trafiali do więzień czy do aresztów, że to nie jest to samo, że to nie są sytuacje porównywalne i sytuacja podejrzewanych o korupcję i badających korupcję, zwalczających korupcję, to nie są sytuacje porównywalne.
Cóż, to może, bo być może nie wszyscy widzieli, we wczorajszym serwisie informacyjnym Dzisiaj, między innymi materiał, nie będziemy pokazywać całego materiału w tej chwili, przypomnimy go jeszcze później, ale materiał numer 8 z naszego wstępniaka, jeśli mogę poprosić, nie mamy? Nie mamy, nie mamy? Nie mamy. A może mamy? Nie, S7? No to pokażmy S7, bo to jest też w tym kontekście, bardzo proszę. A wasi politycy za korupcję dostają nagrody. Gdzie jest Włodzimierz Karpiński, oskarżony o łapówkarstwo? W Europarlamencie, decyzją marszałka Hołowni. Gdzie jest Stanisław Gawłowski, Tomasz Grodzki, Roman Giertych, na których ciążą poważne zarzuty? Również Adrian Borecki pytał Joannę Kluzik-Rostkowską. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy w stanie pokazać ten materiał o to, jak ona patrzy na tę sprawę, ale to za chwilę. Jacek Liziniewicz. To, o czym powiedział Mariusz Błaszczak z mównicy sejmowej, no jest w pewnym sensie obrazem rzeczywistości, w której żyjemy. Mamy w ławach poselskich ludzi oskarżanych przez prokuraturę o poważne przestępstwa, w tym przestępstwa korupcyjne. Mamy ludzi, względem których no, dziesiątki osób zeznają, że miały brać udział w procederze korupcyjnym. Mamy wreszcie Sławomira Nowaka, względem którego sądy nie są w stanie zebrać się po to, żeby w ogóle rozpocząć w tej sprawie postępowanie, a w więzieniach mamy ludzi, którzy korupcję ścigali i w wyniku których działań korupcja została udowodniona i skorumpowani ludzie zostali skazani. Proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia w Polsce z taką sytuacją, w której już prawda mało kogo obchodzi. Znaczy prawdą oto ten cały salon, te całe osobowości medialne, dziennikarze, komentatorzy, politycy twierdzą, że prawdą w zasadzie jest to, co ustali sąd i to jaki sąd wyda wyrok. Problem jest tylko taki, że sądy w Polsce są immanentną częścią sporu politycznego i prawda w gmachach sądu po prostu nie mieszka. A wymiar sprawiedliwości to jest w gruncie rzeczy jedna wielka farsa, która może działać, gdy ktoś, Kowalski, ukradnie Iksińskiemu 50 zł, ale nie działa, kiedy to sędzia zajuma ze stacji benzynowej to samo 50 zł. I niestety tak to wygląda. No i teraz się próbuje nam przedstawić taką prawdę, którą ustalona została przez sąd, że mamy oto dwóch przestępców, a ci wszyscy, czyli pan Karpiński, pan Grodzki, pan Nowak, Neumann, Gawłowski i tak dalej, oni są krystalicznie czyści, bo przecież sąd jeszcze ich nie skazał. No to to jest strasznie, bym powiedział, przykry obraz Polski. Też przypomnę, że też mnie bawi to, no bo to też mówimy w kategoriach prawdy, o tym, że powtarzają jak mantrę to, że pan Kamiński z Wąsikiem nie są więźniami politycznymi. No i mówią, bo przecież są politykami w więzieniu. Ja już nie chcę mówić o tych dwóch zarzutach, które się utrzymały i o tym, że jeden dotyczył tego, że sfałszowano dokumenty, żeby legalizować agenta, który, ale mało tego, przecież to też nie było tak, że intencją było to, żeby
żeby nie dokonywać jakiegoś na siłę uwiarygadniania, tylko też intencją tego fałszowania dokumentów, tych aktów notarialnych było to, żeby oszczędzić pieniądze Skarbu Państwa, żeby nie kupować tej w całości tych hektarów, które później mieli odrolnić, tylko po to, żeby stworzyć wiarygodne dokumenty. Więc z perspektywy bym powiedział budżetu, no to było dbanie o budżet. No tak samo zresztą wątpliwy jest ten drugi zarzut dotyczący zakładania podsłuchu. No panowie wystąpili o zgodę sądu, ale później sąd po 16 latach uznał, że hotel nie jest miejscem publicznym. No i trudno, bym powiedział, no to tutaj ktoś, kto postrzega się w kategoriach prawnych, no naprawdę no, może rozłożyć tylko ręce. No ale jeszcze przejdźmy dalej do kolejnych jakby argumentów. No, oto sąd skazał dwóch posłów, no i oni odbywają karę. A wiecie państwo, ile czasami czeka się w Polsce na odbycie kary? Rekordzista czekał 14 lat na to, żeby odbyć karę w więzieniu. A tutaj mam wrażenie, że wszystko zadziałało ekstremalnie szybko. No dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że to są po prostu, chodzi o to, żeby ich przykładnie ukarać, żeby tłuszcza ta, która zieje nienawiścią wobec PiS-u, była usatysfakcjonowana. Ale ja zastanawiam się, Jacku, bo to jest z pewnością element, który należy brać pod uwagę. No. Tą implementację, przepraszam za słowo, hasła jechać PiS w tej wersji z inną literką w środku, no bo to jest jeden aspekt, ale ja mam wrażenie, że jednak jeszcze ja bym dodał do tego, że przecież też bym patrzcie na te dwa zarzuty, a miejcie z tyłu głowy, że około 1/3 25% spraw o gwałt kończy się wyrokiem z zawieszeniem. No, prawda jest taka, że gdyby już to tak podsumować, no to z perspektywy funkcjonariuszy bardziej opłaca się gwałcić niż tropić korupcję. Znaczy, to jest sprawa, która ma jeszcze jeden aspekt. Jeśli w Polsce od roku 2006, kiedy została przyjęta ustawa, czy de facto od 2007, kiedy realnie Centralne Biuro Antykorupcyjne zaczęło funkcjonować i działać, w Polsce powstała ta służba i no, pracuje w niej jakaś znacząca liczba funkcjonariuszy, którzy zawodowo zajmują się zwalczaniem korupcji, to jeśli ich szefowie, twórcy tej instytucji, twórcy Centralnego Biura Antykorupcyjnego trafili do więzienia, to jest to komunikat również do tych ludzi, którzy korupcję w Polsce ścigali. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego, bo skończycie jak wąsik z Kamińskim. Co to oznacza z perspektywy ugrupowania, w ramach którego i w ławach którego zasiadają ludzie, o których mówił między innymi Mariusz Błaszczak i wielu innych, bo przecież to nie jest skończona lista, to możemy tylko się domyślać. Patrzę na zegar reklamy, wracamy za chwil kilka. W międzyczasie proszę koniecznie kliknąć subskrybuj na kanale YouTube Telewizji Republika. Proszę zostać z nami.